Kultura odrodzenia w Europie. Na początek musimy sobie przypomnieć, jak do tej pory nazywaliśmy epoki historyczne. Zaczęliśmy od prehistorii, która trwała w czasach najdawniejszych, aż do momentu wynalezienia pisma, czy też pojawienia się cywilizacji. Później była starożytność, która zakończyła się upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Następnie nastąpiło średniowiecze, które skończyło się mniej więcej w XV wieku. Na przykład można przyjąć za koniec średniowiecza moment, kiedy Kolumb dopływa do Nowego Świata. Mniej więcej gdzieś właśnie między XV a XVI wiekiem, czyli właśnie mniej więcej na pograniczu średniowiecza i nowożytności, epok historycznych, pojawia się epoka w dziejach kultury, którą nazywamy odrodzeniem albo renesansem. Dlaczego odrodzeniem? Dlatego, że wtedy Europejczycy stwierdzają, rzeczywiście to, co było kiedyś w starożytności w dziedzinie sztuki, literatury, to było fajne. Warto do tego wrócić. Po 1000 lat średniowiecza, kiedy zapomniano niemalże o osiągnięciach starożytnych, teraz stwierdzono, że to było jednak świetne i warto to kontynuować. Czyli w renesansie odradza się po prostu sztuka, kultura czy umysłowość zapoczątkowana w starożytności. Nie byłoby to łatwe, gdyby nie fakt, że w średniowieczu już rozpoczęły działalność uniwersytety, które podnosiły poziom nauki ówczesnych i czytano tam już wtedy, czyli w średniowieczu, pisma starożytnych autorów i to inspirowało powoli Europejczyków do tego, żeby dojrzeć do powrotu do tego, co było kiedyś, do tych pomysłów dobrych z czasów starożytnych. I tutaj takie uniwersytety jak Boloński, jak Spadwy, jak Paryski, jak Oksfordzki czy z Cambridge, one odegrały na pewno tutaj wiodącą rolę w tworzeniu tych podstaw pod pojawienie się odrodzenia, czyli renesansu. Pojawiły się też pod koniec średniowiecza pewne nowe odkrycia w dziedzinie matematyki, czy nowe pomysły, mianowicie wprowadzono znak dodawania, wprowadzono znak odejmowania, taka rewelacja, i również wprowadzono w rachunkach liczbę milion. Mało tego, zaczęto również trochę uważniej przyglądać się temu, co jest na niebie i teorii geocentrycznej, która wiodła prym przez większą część średniowiecza. Przypomnę, ta teoria głosi, że centrum naszego układu stanowi nasza planeta Ziemia, czyli Geo, i pozostałe ciała niebieskie krążą wokół niej, stąd geocentryzm. I tej teorii w XVI wieku przeciwstawiono teorię naszego rodaka Mikołaja Kopernika, teorię, którą nazywamy heliocentryczną, która głosi, że w centrum naszego układu jest Słońce, czyli Helios, natomiast pozostałe planety krążą wokół Słońca. Czyli tutaj mniej więcej XV-XVI wiek pojawiają się pewne podstawy naukowe do tego, żeby inaczej nieco spojrzeć na świat i możemy też dzięki temu uważać, że mamy prawo stwierdzić, że zaczyna się pewna nowa epoka w dziejach kultury, czyli renesans. Jeszcze jednym takim wydarzeniem, które nas do tego uprawnia, jest pojawienie się druku w Europie, bo na przykład w Chinach on był już wcześniej znany, ale się nie przyjął. Natomiast u nas się przyjął, dlatego że znaków było o wiele mniej u nas do wydrukowania w tak zwanym alfabecie niż w Chinach, wszystkich znaków używanych w ich piśmie. No i u nas na naszym kontynencie Jan Gutenberg, drukarz z Moguncji, z terenu Rzeszy Niemieckiej, w 1448 roku otworzył pierwszą drukarnię, a kilka lat później wydał drukiem pierwszą książkę, którą była Biblia. Druk zrewolucjonizował rozwój nauki, o którym wspominaliśmy przed chwilą, dlatego że jeśli mamy możliwość wydrukowania książek, to mamy możliwość stworzenia wielu egzemplarzy jednego dzieła, a skoro mamy wiele egzemplarzy, to wielu ludzi w Europie może zapoznać się z treścią tych rzeczy, które napisaliśmy, czyli może się rozwijać nauka o wiele szybciej. Książka
staje się tańszą, bo już nie trzeba jej przypisywać ręcznie, tak to było w średniowieczu. Dlatego jest po prostu bardziej powszechna. Ten druk działał tak, jak tutaj widzimy. Powstawała czcionka początkowo drukarska, czyli taki kawałek na przykład drewna, taka jakby pieczątka, którą smarowano z góry farbą. Oczywiście, jeśli ułożyliśmy tych czcionek kilka, to powstawały nam całe słowa i po posmarowaniu farbą wystarczyło przyłożyć papier, odciskał się tekst i mieliśmy całą stronę od razu wydrukowaną. No i tak jak mówiłem, Biblia była tą pierwszą książką wydrukowaną, Biblia Gutenberga. Bardzo dużą rolę w pojawieniu się renesansu, bardzo przyczynili się do pojawienia się renesansu mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego, czyli mieszkańcy państw włoskich. Jak widzimy na mapie, Włochy nie istniały jako jedno zjednoczone państwo na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej, czyli kiedy się pojawia renesans. Było tych krajów wiele i tutaj szczególną uwagę musimy poświęcić Florencji. Otóż tutaj będzie działało w czasie odrodzenia wielu artystów, wielu ludzi światłych, wiele wybitnych umysłów tamtych czasów. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że tam się pojawiło zjawisko mecenatu, które sobie zaraz spróbujemy rozszyfrować. Otóż mecenat możemy troszeczkę porównać do dzisiejszego sponsoringu artystycznego. Mecenasem nazywano osobę, zazwyczaj bogatą, która zamawiała sobie, oczywiście za pieniądze, wykonanie jakiegoś dzieła sztuki u jednego z artystów. Ten artysta dzięki tym pieniądzom mógł kupić materiał potrzebny do wykonania. Jeśli to była rzeźba, no to oczywiście odpowiedni kamień. Jeśli to było malarstwo, to farby, sztalugi i tak dalej. I wykonywał na zamówienie to dzieło. I w ten sposób ten artysta mógł rozwijać swój kunszt, miał za co żyć, zyskiwał sławę, dlatego że jego dzieła były oglądane, podziwiane przez kolegów tego bogatego i dzięki temu artyści mogli tworzyć dzieła, które podziwiamy do dzisiaj. Czyli mecenat to jest nic innego jak wspieranie finansowe artystów, opieka nad artystami, też tak możemy powiedzieć w pewnym sensie. Florencja była tym miastem, gdzie było wielu mecenasów sztuki, a najsłynniejszym z nich był Wawrzyniec Medyceusz. On bardzo wiele dzieł zasponsorował, sfinansował i dzięki temu Florencja dzisiaj jest taką perłą sztuki renesansu i warto tam na pewno się udać. W renesansie, tak jak już wspominaliśmy, zafascynowano się ponownie starożytnością, czyli sztuką starożytną. I przede wszystkim tutaj zaczytywano się w dziełach Arystotelesa, filozofa greckiego, ateńskiego, i tematyką sztuki renesansowej często właśnie były sceny, które gdzieś tam rodowodem sięgały starożytności. I tu mamy na przykład taki przykład, czyli obraz Szkoła Ateńska, nawiązujący do filozofów ateńskich. W czasie odrodzenia pojawił się też prąd umysłowy nazywany humanizmem, od słowa humanus, czyli ludzki, tak jak human po angielsku, prawda? Humanizm wiązał się z tym, że nastąpiło pewne przewartościowanie, mianowicie w średniowieczu uznawano, że tym najważniejszym bytem istniejącym na świecie jest Bóg, a człowiek jest marnością. Jest o wiele, wiele, wiele niżej w tej hierarchii niż Bóg, i tak naprawdę człowiek musi żyć w pokorze, gdzieś tam przyćmiony tą potęgą, wszechmocą Boga. Takie coś nazywano teocentryzmem, teos, czyli Bóg, centryzm, czyli w środku, czyli w centrum zainteresowania, w centrum poznania człowieka był Bóg. Często w sztuce, w literaturze czy filozofii zmierzano do tego, żeby właśnie poznać naturę Boga. Natomiast w czasie odrodzenia, ponieważ był humanizm, a więc zainteresowanie człowiekiem, pojawiło się coś, co nazywamy antropocentryzmem. Antropos oznacza człowiek, no i centryzm, czyli w centrum zainteresowania. Czyli stwierdzono, że chcemy po średniowieczu, czyli w epoce renesansu,
w epoce nowożytnej, chcemy zainteresować się człowiekiem, to on będzie w centrum naszego zainteresowania, jego będziemy badać, jego będziemy analizować, a Bóg gdzieś tam zszedł na plan drugi. Stwierdzono, że człowiek może być niemal równy Bogu, jest doskonały, niemalże jak Bóg. Zaczęto się zachwycać jego, czyli człowieka, umysłowością, jego ciałem, jego możliwościami. Czyli mamy antropocentryzm, skierowanie uwagi na człowieka. To jest efekt humanizmu, czyli właśnie stwierdzenia, że człowiek jest najważniejszy. Horacy był starożytnym twórcą i stwierdził carpe diem, czyli chwytaj dzień, chwytaj chwilę, czyli możemy to sobie rozwinąć w taką filozofię, która mówi, nie martw się problemami, nie myśl, co będzie później, nieważne, co się wydarzy, żyj teraźniejszością, ważne jest to, co jest dzisiaj, bo jutro nie wiadomo, czy w ogóle będziemy żyli, prawda? Nie wiadomo, czy jest sens się zamartwiać, ważna jest tylko zabawa, ważne jest tu i teraz. I tą dewizę w odrodzeniu sobie przypomniano i bardzo często kultywowano. Terencjusz z kolei stwierdził, że skoro jestem człowiekiem, to nie powinienem się wstydzić swojego ciała, jak to często miało miejsce w poprzedniej epoce średniowiecza i w związku z tym nie powinienem tutaj mieć żadnych problemów z pokazywaniem nagości w sztuce, czyli mamy w renesansie malowidła, na których możemy podziwiać ludzkie ciało, męskie, damskie, bez żadnych listków figowych, bez cenzury, bez żadnych czarnych pasków, pikselozy itd., itd. Podczas odrodzenia pojawili się też inni oprócz Kopernika badacze sklepienia niebieskiego, czyli astronomowie. O Koperniku już mówiliśmy, jego dziełem było O obrotach sfer niebieskich, księga, w której opisał on swoją teorię heliocentryczną. Oprócz niego działali również Galileusz oraz Giordano Bruno. Problem był w tym, że to, co oni głosili, podważało autorytet tego, co mówili dostojnicy kościelni. I podważano też w ten sposób w mniemaniu Kościoła autorytet Biblii. Galileuszowi zagrożono, że jeśli nie odwoła swoich poglądów, a miał poglądy podobne do Kopernika, to zostanie pozbawione życia w bardzo malowniczy sposób, czyli swajczeniem na stosie. On to odwołał, on swoje poglądy odwołał, mianowicie ratując swoje życie, ale jest takie przekonanie, że odwołując poglądy, gdzieś tam po cichu powiedział, a jednak się kręci, czyli dalej wierzył w to samo, co Kopernik. Ratował po prostu swoje życie. Do końca swoich dni Galileusz był pozbawiony takiej wolności pełnej, był w areszcie domowym, uznawany właśnie za człowieka niebezpiecznego i dopiero pod koniec XX wieku Kościół katolicki uznał, że Galileusz miał rację co do natury naszego Układu Słonecznego. Natomiast Giordano Bruno głosił swoje poglądy, nie odwołał ich i w związku z tym spłonął na stosie. Człowiek renesansu. Tak jak tutaj widzimy, człowiek renesansu to jest taki człowiek, który osiąga wybitne zdolności w wielu dziedzinach. Dlatego, że w renesansie takich ludzi było kilku, może nawet kilkunastu. To byli ludzie, którzy mogli być w czasie swojego krótkiego życia specjalistami w dziedzinach, na przykład malarstwo, poezja, rzeźba, jakaś nauka ścisła. To wszystko, w tych wszystkich dziedzinach potrafili osiągać niesamowite rezultaty i o kimś takim wszechstronnie uzdolnionym, jak na przykład ten tutaj prezentowany DJ, mówimy człowiek renesansu. Czyli jeśli potraficie jednocześnie rozmawiać na fejsie, odbierać maile, oglądać w tym czasie film, odrabiać zadanie, to prawie, że jesteście jak ten tutaj przed nami człowiek renesansu. Jednym z takich ludzi renesansu był Leonardo da Vinci. Człowiek, który został przypomniany popkulturze przez książkę, a później film Kod da Vinci. Kod i Kod da Vinci, jak widzimy. Tak naprawdę da Vinci był twórcą wszechstronnym. Tutaj mamy jego autoportret, mamy człowieka wpisanego w kwadrat, w koło, czyli proporcje, tak zwany człowiek witruwiański, proporcje człowieka. Mamy słynne dzieło znajdujące się w Polsce, Dama z łasiczką,
ewentualnie inna nazwa dama z gronostajem. Mamy bardzo słynny obraz Mona Lisa, inaczej możemy też powiedzieć Gioconda. No i mamy jeszcze jeden słynny obraz, Ostatnia wieczerza. To są sztandarowe dzieła Leonarda da Vinci, które trzeba znać. Drugi artysta z tamtych czasów, również możemy powiedzieć człowiek renesansu, to Michał Anioł Buonarroti. Jego dzieła takie sztandarowe to Dawid, ten, którego pewnie kojarzycie, a przynajmniej powinniście kojarzyć z opowieści o Dawidzie i Goliacie, ten, który skrzywdził Goliata, rzucając w niego kamieniem z procy. Mamy Stworzenie Adama, jest to fragment malowideł, fresków z Kaplicy Sykstyńskiej, obecnie w Watykanie. No i mamy rzeźbę jeszcze jedną Michała Anioła. Jest to Pieta, czyli taki wizerunek Matki Boskiej z Jezusem zdjętym z krzyża na jej kolanach. To jest Michał Anioł. Santi Cazorla, nie, Santi Cazorla gra w piłkę, a mamy tutaj Rafaela Santi. To jest malarz, który jest odpowiedzialny za cykl obrazów Madonna, Madonna z Dzieciątkiem. Mamy słynne aniołki, które dosyć często w popkulturze można gdzieś tam zobaczyć. No i już oglądaną wcześniej Szkołę ateńską. To jest Rafael Santi. Albrecht Dürer, i tutaj widzimy obraz, jego autoportret. Sam fakt, że jest przedstawiony artysta na obrazie, sam siebie przedstawił artysta na obrazie, to już jest pewien postęp w stosunku do sztuki średniowiecza. Oczywiście w średniowieczu tworzono na chwałę boską i uważano, że wszelki talent pochodzi od Boga, więc nie wolno się podpisywać pod dziełami sztuki, bo tak naprawdę to wszystko stworzył Bóg. W renesansie stwierdzono, nie, to artysta jest tym geniuszem, to on to robi swoim talentem, więc można malować samego siebie. I tu mamy taki właśnie autoportret. Oczywiście mam nadzieję, że zauważyliście już też wcześniej inne cechy malarstwa renesansowego. To była m.in. perspektywa, to był jakiś tam światłocień już, także tutaj oczywiście też realizm w przedstawianiu postaci, zachowanie proporcji w budowie ciała i bardzo dużo detali, jeśli chodzi o budowę ciała, to wszystko są cechy malarstwa renesansowego. Z kolei pisarzem, filozofem tamtej epoki jest takim sztandarowym, jest Erasm z Rotterdamu, autor dzieła Pochwała głupoty. I to wcale nie jest książka o gimnazjalistach, tylko jest to, tytuł jest po prostu przekorny. Książka jest o tym, że trzeba być mądrym. Nie trzeba się tak bardzo dosłownie sugerować tytułem. W dobie renesansu rozwijała się też bardzo pięknie architektura i jedną z cech renesansowej architektury jest występowanie kopuły. Kopuły, czyli takie jakby połowy kuli. Jest to rodzaj dachu, zwieńczenia. Ta kopuła gdzieś tam rodowodem sięga starożytności. Możemy sobie przypomnieć kopułę Panteonu rzymskiego, a tutaj mamy kopułę z Florencji i kopułę z Bazyliki Świętego Piotra z Watykanu. Renesans, jeśli chodzi o architekturę, to również arkady, czyli takie łuki wsparte na kolumnach oraz krużganki. Tutaj widzimy akurat polską rezydencję królów z Krakowa, czyli Wawel. Charakterystyczne dla renesansu są również attyki, które wieńczą nam budynki. Bardzo słynna jest też attyka renesansowa w Kazimierzu Dolnym w Polsce. Polecam. No i jeśli chodzi o jeszcze ciekawostki, no to zobaczmy. Michał Anioł wiedział, że ma służących niepiśmiennych, a chciał, żeby robili mu zakupy, więc wysyłał ich na zakupy z kartką, na której rysował, co mają kupić, a nie pisał, no bo inaczej cała operacja by się nie powiodła. Da Vinci z kolei lubił zwierzęta uwalniać, jak widzimy, kupował je po to, żeby je wypuścić na wolność. Ciekawe, czy dzisiaj byłby członkiem Greenpeace'u w związku z tym. Mona Lisa, obraz, o którym napisano wiele rzeczy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie ma ta pani tutaj brwi, a nie ma brwi, bo taka była moda. Czego się nie robi, prawda?
tunele, różnego rodzaju łańcuchy, a wtedy nie było brwi. Galileusz i jego teleskop, on konstruował teleskopy, był w tym całkiem dobry, jak nowe czasy. Niektóre z nich zachowały się do dzisiaj i możemy dzięki temu zobaczyć, jak one wyglądały.